artykuły o francuskim ruchu oporu trafiły na pierwsze strony gazet, zacząłem czerpać korzyści ze sławy. Alianci łaknęli wszelkich dobrych wieści z Europy, a tylko ruch oporu mógł ich pocieszyć. Dowiedziałem się o planach zakłócenia przez Norwegów produkcji i transportu ciężkiej wody, wykorzystywanej przez Niemców przy produkcji broni atomowej. Miałem dostęp do wszystkich informacji. Dobra, ludzie. Pamiętajcie, że nie walczymy dla Boga, króla czy kraju, ani za towarzysza broni. Tutaj chodzi o coś dużo ważniejszego niż my wszyscy, dlatego nie możemy zawieść. Rozumiecie? Tak jest. Dobrze. Powodzenia. Gdy zabezpieczymy ten posterunek, zespół GRUS wyruszy w kierunku fabryki ciężkiej wody. Tak jest. Idź w kierunku kolejki, redaktorze. Będę cię osłaniał. Potem zaatakujemy elektrownię. Zrozumiałem. Do roboty. Redaktor i ja pójdziemy na szpicy. Po cichu. Ruchy! Są blisko. Pokaż, na co cię stać, Wismaku. Rozwal go. Sie sind hier! Aufstehen! Uważnie, że... Idź w kierunku kolejki. No dobra. Zwei Stunden und dann gibt es eine warme Matte. Nie spieprz tego, Hawkins. Dzięki, Ronberg. Hey, antworte mir! Oh, Scheiße! Thank you.
Jest i kolejka linowa. Tylko gdzie Ronberg? Co tak długo? Teraz musimy dotrzeć do elektrowni. Panel sterowania kolejki linowej powinien być na tej platformie. Użyj przełączników i ruszajmy! Nie musisz mi mówić, co mam robić, ojczulku. Dopóki się nie wykażesz, mam w dupie, co myślisz, pismaku. Szkoliłem swoich ludzi przez pół roku i wiem, co zrobi każdy z nich, zanim jeszcze zacznie. Ty jesteś na razie tylko wielką niewiadomą. Kulą u nogi, przez którą możemy zginąć, więc zamknij jadaczkę i wykonuj moje polecenia, jeśli chcesz napisać swój artykuł do końca. Uwaga! Przywal im z Panzerfausta! No, to chyba załatwiło sprawę. Na pewno będą na nas czekać. Musimy być gotowi. Ja zawsze jestem gotowy. Dura, Hände hoch! Tam dalej jest winda. Dotrzesz nią do elektrowni. Ja pójdę od prawej i po cichu oczyszczę drogę. Dobra.
świat na nas liczy. Naszym celem są turbiny. Teraz ty prowadzisz. Z przyjemnością. Wie lange wird das dauern? Schlagalarm! Ah! Er ist hier drüben! Ich sehe... Otwórz zawory tych dwóch turbin. Ciśnienie wzrośnie i nie zniszczy, co odetnie zasilanie. Będę cię osłaniać. Robi się. Jeden z głowy! Dobra! Teraz do następnego! Gotowe! Nieźle, redaktorze. Może jeszcze zrobimy z ciebie żołnierza. Chodźmy na miejsce spotkania. Przepraszam za spóźnienie. Nieważne. Chodź, pomogę ci. Sir, musi pan to zobaczyć.
Niech to diabli! Niemcy wysłali już duży ładunek ciężkiej wody do portu Oskarsborg, skąd zabiorą go do Rzeszy! Zadanie wykonane połowicznie to zadanie niewykonane. No i słaby materiał na artykuł. Dobra. Spotkamy się z zespołem wsparcia i spróbujemy dostać się na tę wyspę. Brzmi jak plan. Dobra. Czas ruszać. Ronberg był draniem, ale zasłużył na mój szacunek. Nikt nie spodziewał się ataku na twierdzę Oskarsborg. Mieliśmy mało ludzi i amunicji. Ale mimo niesprzyjających warunków, Ronberg obmyślił plan tak szalony, że musiał się udać. Pismaku! Ciężką wodę załadowano na niszczyciel Z-23, więc go zatopimy. Niby jak? Nieważne. Na razie dostańmy się do tej twierdzy. Karl, wy pójdziecie przez port, a my na lotnisko. Ruszać! Spotkamy się w twierdzy! Samoloty uciekają! Hawkins, to działa! Będziemy cię osłaniać! Zatrzymamy ich dłużej! Karl został! Nie dalej musimy!
Bleib wachsam. Niech to szlak! Robi się coraz gorzej. Cholera, gdzie jesteś, Ronberg? Dobra, dasz radę. Daleko zaszedłeś, pismaku. Nie robi to na mnie jednak wrażenia. Jestem po prostu zdziwiony. Dzięki. Wy zostańcie tutaj i pilnujcie tyłów. Redaktorze, wchodzimy do twierdzy. Jesteś ranny. To nic takiego. Dobra, pójdę przodem. Niech będzie. Verteidigung durchbrochen! Ich brauche Munition!
Podłóż tutaj ładunki wybuchowe. Cofnij się. Nieźle gruchnie. Scheiße! Bereit machen! Er ist hier drüber! Z23, verteidigt euch! Weichen Sie ihnen aus, bis sie außer Reichweite sind. Oscarsport fest. Oh! Wir bewegen uns vorwärts. Z23 endet. Kontakt! Cztery torpedy załadowane. Idź do peryskopu i wal w ten zasrany niszczyciel. Może jednak do czegoś się pan nadaje, redaktorze Hawkins.
żebyś wybrał jakąś broń, lepiej...